Arkadiusz Żabka, witam z sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Czas na kolejną rozmowę. Dzisiaj z aktorem Paweł Głowaty. Cześć, Pawle. Cześć. To aktor pochodzący z Żor, podobnie jak i młodzież z grupy teatralnej Artbus, która przysłuchuje się naszej rozmowie. No i mam nadzieję, parę pytań ma przygotowanych dla naszego gościa. Zapraszam. Rocznik 1996. Zgadza się. W ubiegłym roku, w roku 2020, kończy łódzką filmówkę. Gratulacje, bo to nie często się zdarza, że za pierwszym razem zdajemy do szkoły filmowej. Tobie się to udało. Tak, udało mi się. Znaczy też jest zauważalny taki trend, że jednak szkoły przyjmują teraz te osoby zaraz po maturze. Tych osób jest sporo. Takim przykładem też jest mój rok, gdzie na moim roku na 22 osoby 18 osób było po maturze. Więc to były młode osoby. Byliśmy bardzo młodym rokiem. Osoba 22-letnia na roku pierwszym była u nas najstarsza. To Wiktoria, taka koleżanka, była najstarsza z całego naszego roku. Miała ledwo 22 lata, czy tam 21 lat. Więc byliśmy bardzo młodym rokiem, więc to jest taki trend zauważalny w szkołach, że jednak ściąga się tych młodych ludzi jeszcze z taką gorącą wrażliwością, taką pełnią jeszcze niewiedzą, naiwnością, ale też chyba przy tym wszystkim taką największą możliwością do tego, żeby tę wrażliwość, ten umysł, to poczucie wdzięk kształtować. Tak, ta młodość jest absolutnie atutem. No i jak popatrzymy sobie, co udało ci się zrobić, albo na co zapracowałeś, i powiemy wszystkim, że to jest aktor, który stanął na deskach Teatru Narodowego. Przez półtora roku grałeś tam w jednym spektaklu. Błąd, przez półtora roku ten spektakl stawialiśmy z racji pandemii. No tak, pandemia oczywiście wszystko przemieszała, ale Teatr Narodowy. Tak, znaczy zaraz po zakończeniu szkoły, czyli po dyplomach, tam jeszcze całą jesień podróżowałem po całej Polsce z Teatrem Chorea. Graliśmy spektakl Tragedię Jana w reżyserii Waldemara Raźniaka. Pamiętam, byliśmy chyba wtedy w Zduńskiej Woli i zadzwonił do mnie Artur Urbański, reżyser tego spektaklu z Teatru Narodowego, i zaprosił mnie do współpracy. No i mieliśmy zacząć pracę w lutym 2020 roku i skończyć ją w czerwcu 2020 roku. Skończyliśmy ją w maju 2021 roku, więc no była to podróż zaprawdę długa. Jakie to jest uczucie stanąć na deskach Narodowej Sceny? To uczucie takie jak stanąć na scenie. Znaczy to, że to jest scena narodowa, jakby niesie za sobą pewną historię. No jest to ciekawe doświadczenie, przede wszystkim spotkanie tam z ludźmi pracującymi, z ludźmi, którzy pamiętają jeszcze takie nazwiska jak Jerzy Grzegorzewski, jak Jarocki, jak Akser. To są fenomenalne postaci, fenomenalne rozmowy, fenomenalne historie, które można usłyszeć. Ale koniec końców tak trzeba wyjść na tę scenę i zagrać. I to nie ma znaczenia, czy jest to Teatr Narodowy, czy jest to teatr w Pcimie Dolnym. To jest zawsze ta sama robota, no bo trzeba wyjść na scenę, powiedzieć, co się ma do powiedzenia, baczyć na widza, czy widz się nie nudzi, czy widz rozumie, a na koniec się ukłonić. I czekać na te brawa, które są chyba tą ogromną nagrodą za ciężką pracę. No tak, no brawa są taką umowną nagrodą. Rzadko się spotyka, żeby ludzie brawa nie bili, mimo tego, że jest spektakl słaby. Więc jest to pewnego rodzaju umowna nagroda. No nam przede wszystkim, nie chodzi przecież o oklaski, nie chodzi przecież o brawa, chodzi przecież o to, że ma się jakąś pewną sprawę do załatwienia, pewien temat do wygrania, pewną treść do przekazania. I cała walka tkwi w tym, żeby trochę tej treści zostawić w tym drugim człowieku po drugiej stronie sceny, w widzu. I to jest nagroda. Jeżeli cokolwiek zostanie, no my się o tym nigdy nie dowiemy. Czasem może z jakichś rozmów, jakichś przypadkowych spotkań. Ale to jest to najważniejsze zadanie. Znaczy w tym tkwi istota teatru. Nie w
w obopólnym dogadzaniu sobie na zasadzie ja dla was tutaj zatańczę, zaśpiewam i powiem monolog, a wy nagrodzicie mnie brawami, tylko na pewnego rodzaju dyskusji z widzem. Tak, i nawet ta cisza po spektaklu, ona też jest bardzo wymowna często, tak? Która zostaje. Tak. No też zależy od rodzaju spektaklu. Oczywiście niektóre spektakle kończą się wielkimi owacjami wynikającymi z upustu emocji i energii, które się zaszczepiło w widzu. Niektóre oklaski rodzą się bardzo powoli. Wynika to z jakiejś głębokiej nostalgii, melancholii, czy też myśli, którą się dało temu widzowi. Dobrze, jesteśmy w roku 2021, ale cofnijmy się w czasie do tego, gdy byłeś młodym człowiekiem. Spędziłeś wiele czasu w Żorach, w tej sali. To tu stawiałeś pierwsze kroki na tej scenie. Tak. Tutaj stawiałem pierwsze kroki na tej scenie. No właśnie, kiedy rozpocząłem swoją przygodę edukacyjną w liceum, pojawiłem się tutaj właśnie na zajęciach pani Anety Antosiak. To była krótka przygoda, nie ma też co ukrywać, dwa, trzy wspólne przedstawienia. No ale ja cały czas gdzieś byłem od czasów gimnazjum głową w tańcu jednak. No i ten taniec w tej głowie mi zawrócił i z tym tańcem zacząłem wiązać jakieś większe swoje nadzieje i większe marzenia. I tutaj przy tej okazji warto wspomnieć właśnie postać Artura Stelmaczonka, który wyciągał mnie gdzieś na powierzchnię. Ja też pamiętam, jakby długo czekał na to, aż ja też dojrzeję jako człowiek do tego, żeby móc stawiać kroki na tej scenie. To się w końcu stało. I tam dwa też spektakle z Arturem Stelmaczonkiem, a potem już tak naprawdę postanowiłem, że czas na coś własnego, czas opowiedzieć własne historie. I w drugiej, jeśli się nie mylę, klasie liceum premierę tutaj miał spektakl Shoes Lovers. A nie, pierwszy to jeszcze wcześniej. Pierwsze to retroinspekcja na tej scenie. To słabe było. To, ale to takie pierwsze koty za płoty, to takie naiwne, takie zero-jedynkowe, takie niby górnolotne, ale jednak nie bardzo. I potem rok później było Shoes Lovers, inspirowane Pantofelkiem Andrzeja Bursy. Potem rok później, czy dwa lata później, już po pierwszym roku szkoły aktorskiej, przyjechałem tutaj na wakacje i razem z Kamilem Owczarkiem i Dorotą Biłką stworzyliśmy taki spektakl. Strasznie długie tytuły wtedy wymyślałem. Syn małego króla, który nigdy nie był księciem. W każdym razie była to adaptacja Obcego Alberta Camus. I potem, no i to w zasadzie na tym się ta przygoda tutaj moja z Mokiem, jeśli się nie mylę, skończyła. No bo wtedy już, potem już gdzieś w tej Łodzi osiadłem. Te zajętości związane ze szkołą, z innymi gdzieś tam próbami się nakładały, więc już nie mogłem wrócić. No a też jest to jednak trudne, no bo tutaj nie mam takiego swojego prywatnego miejsca. Jednak mieszkanie u rodziny na tak długi czas też no już... Tak, ale skoro jesteśmy właśnie w Żorach i mówimy w sali, gdzie stawiałeś pierwsze kroki, to no, trudno nie skierować teraz pytań do naszych młodych aktorek, które są w tej grupie teatralnej. Co czujecie dzisiaj, dziewczyny, patrząc na o kilka lat starszego kolegę, który jest w tym miejscu, w którym jest, a być może wy też się znajdziecie? Znaczy, w sumie nie jesteśmy pewne chyba, co czujemy, ponieważ my dopiero rozpoczynamy swoje jakieś przygody z aktorstwem i myślę, że jeżeli będziemy iść to dalej, to jesteśmy bardzo daleko na razie od jakichś studiów aktorskich czy czegoś takiego. Także na razie po prostu obserwujemy. Nie, bo to jest też ciekawe, czego oczekujecie trochę od tego zawodu. Właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Tym jest jakieś takie duże niebezpieczeństwo, że ten zawód kojarzy się mocno teraz właśnie z jakimś sukcesem.
że to jest sukces. Znaczy, to jest cały nasz świat, jest już obarczony takim, no, ale... taką plamą sukcesu. Pierwsze pytanie właśnie, które zadaje się zawsze autorytetom, tak, to jest... Ale musisz się zgodzić, że ogromnym sukcesem jest dostanie się do szkoły filmowej czy teatralnej, bo to nie jest takie proste, więc to jest sukces. Pytanie, co dalej? W tym jest zawsze doza przypadku, mm-hmm. bo to też trzeba jakby zwrócić na to uwagę, że przychodzą na egzaminy do szkoły teatralnej, przychodzą młodzi, nieukształtowani ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym zawodzie. To są ludzie, którzy czegoś chcą od tej szkoły, którzy czegoś chcą od tego zawodu. I właśnie dlatego mówię o tym kluczowym pytaniu, czego się od tego zawodu chce. Bo nie ma możliwości, żeby 19-18-letni człowiek zaraz po maturze, który no, nie zaznał jeszcze w jakimś szerszym tego słowa znaczeniu samodzielnego życia, nie zaznał jakiejś takiej jeszcze celowości swojego postępowania i swojego działania, by może już z pełnym tego słowa znaczeniu rozumieć, po co idzie do tej szkoły. Więc dlatego ja zawsze namawiam do takich, jak też rozmawiam właśnie z osobami, które chcą zdawać do szkół, żeby się bardzo mocno zastanowiły, czego one oczekują od tego zawodu. To po co ty zdawałeś? Dlaczego? Ja zdawałem, bo czułem, że miałem w sobie historię do opowiedzenia. Że jakby chciałem opowiadać historię ludziom. Chciałem przede wszystkim, chciałem z ludźmi dyskutować. I chciałem z ludźmi dyskutować w takim swoim metafizycznym trochę niepokoju. Coś mnie niepokoi cały czas w tym, co się dzieje na świecie, w tym, co się dzieje między ludźmi. I wydaje mi się, że o tym trzeba opowiadać i o tym trzeba właśnie rozmawiać. Po to jest teatr, żeby te niepokoje nazywać, z tymi niepokojami dyskutować i może te niepokoje zwalczać. I cały czas szukać tych nowych niepokoi, bo to jest podstawa. Wydaje mi się, właśnie ten metafizyczny niepokój też, o którym mówił Witkacy 100 lat temu w tym swoim traktacie o malarstwie, on już wtedy wieszczył ten schyłek sztuki, właśnie mówiąc o utracie powszechnego metafizycznego niepokoju. I pamiętam, że jak to wtedy przeczytałem, to jakby nazwał to przeczytałem, nie wiem, kilka lat temu, wtedy Witkacy nazwał to po co do tej szkoły poszedłem, nazwał to, dlaczego w tym zawodzie czy w tych około zawodach funkcjonuje i dlaczego o tym jeszcze rozmawiam i dyskutuję. Właśnie, żeby gdzieś wynaleźć pewnego rodzaju takie ukrócenie bólu wewnętrznego na tym świecie. By cały czas dawać sobie ulgę w cierpieniu. Pięknie powiedziane. Ciekawe, czy to trafiło właśnie do was, że to jest podstawowy cel, tak? Wiedzieć, po co się zdaje. Myślę, że znaczy, nie jestem pewna do końca, bo ja osobiście nie mam na razie takiego, że tak powiem, określonego zdania na ten temat po prostu, bo nie siedzę w tym aż tak długo. I dziewczyny, no też mi się tak wydaje, bo nie przedstawiałyśmy nigdy bardzo poważnych, że tak powiem, tematów na naszych jakichś spektaklach czy czymkolwiek, więc ja myślę, że to jest jeszcze długa droga przed nami. Ale teraz jest krótka szansa na to, żebyście mogły zadać pytanie. Jasne, ale też jakby próbując nawiązać do tego, co mówisz, ciężkość tematów jakby nie świadczy o wartości tak naprawdę, no bo nas w życiu, tak można sobie na to spojrzeć, w życiu spotykają najróżniejsze, przeróżne sytuacje. Ktoś zapomni wyciągnąć prania i wyjdzie z domu i przez cały dzień chodzi z myślą, że coś z tym praniem będzie nie w porządku, że tam coś zagnije. Nie wiem, ktoś nie wyłączył żelazka, że cały dom spłonie. To już jest pewnego rodzaju rzecz, o której można opowiadać, bo to jest śmieszne. I to można wyśmiać. No w tym jest pewnego rodzaju niepokój. Może nie jest on mocno metafizyczny, ale jednak jest jak najbardziej ludzki i dotykający. Czy ciężkość tematu nie jest wyznacznikiem wartości potem dzieła, jak zwał, tak zwał, ale żeby zawsze wiedzieć, po co się,
po co się na tę scenę wychodzi, dlaczego się opowiada o danej rzeczy, co się chce załatwić z widzem, co się chce widzowi powiedzieć, co się chce widzowi opowiedzieć, widz, z jaką myślą ma wyjść widz z teatru, poza tym, że jakby spędzi dobrze czas. To jest podstawowe, bo wtedy ludzie, potem ludzie wracają do teatru. Jeżeli coś z niego wyniosą, to wracają. Dlatego ludzie wracają do sklepów, bo z nich coś wynoszą, czego potrzebują. Więc ludzie powinni też wynosić coś, czego potrzebują z teatru, żeby potem do niego wracali. To tak chciałem. No i to jest pytanie, jaki dzisiejszy teatr jest, tak? Jaki my postrzegamy. Często do tych małych ośrodków przyjeżdżają oczywiście znane nazwiska, ale prezentowane są raczej niskiego lotu teksty. No bo one zapełniają sale teatralne. Nieco inaczej jest w większych ośrodkach. Znaczy, to jest problem telewizji chyba, wydaje mi się, przede wszystkim. I tu też nie chcę użyć błędnego sformułowania, ale jednak telewizja obniża gust nas wszystkich. Obniża przede wszystkim, co mnie w tym najbardziej martwi, ale obniża poziom poczucia humoru. Znaczy to, co teraz bawi nas Polaków, a co bawiło nas tam lat kilkanaście, kilkadziesiąt temu, to jest jakaś przepaść. To jest przerażające. To, co się w tym momencie dzieje z poczuciem humoru, to, co się wydarzyło z polskim kabaretem, to, co się wydarzyło z piosenką aktorską w Polsce, to, co się wydarzyło z rodzajem komedii w Polsce, że nie wiem, nie mamy, mamy się z czego śmiać, tym bardziej teraz. No, dzisiaj, gdyby żył Bareja, to podejrzewam, to by nagrywał najlepsze filmy, jakie mógł nagrać. No. Dlaczego właśnie w tym tkwi ta... obniżenie jakości, jeżeli można mówić o jakimkolwiek obniżaniu jakości, ale że telewizja ma tutaj dużo, dużo do powiedzenia w tym, co zrobiła z nami, w tym, co robi też z nami internet, Netflix, etc., etc. My szukamy prostych historii, coś, co rozumiemy, do czego będziemy mogli zjeść obiad, przy czym będzie można przy okazji porozmawiać. Wartość historii spada, no bo też to, czego ten widz potrzebuje, no to automatycznie też upada. No i ta jakość i ten gust, no prędzej czy później się obniża. No i to dzisiaj wydaje mi się, mamy to podane jak na tacy. Mamy to podane jak na tacy. No, zatem idzie cała taka niechęć, może nie niechęć, ale spadek czytelnictwa w Polsce. Przecież on podobno wzrósł przez okazję pandemii. To ale... znaczy to pytanie jest takie, co czytają? Bo to, że czytają, to wiemy. Natomiast pytanie też jest takie, jakie książki są czytane? No bo jak zawsze pytam bibliotekarzy czy księgarzy, to mówią, czytamy, ale to jest powieść taka, a nie inna. No tam też jest historia przede wszystkim. No dzisiaj... triumfy wielkie świętują pisarze fantazy. Za czym jest? Po pierwsze historia i smoki. W drugiej kolejności mamy kryminały, gdzie mamy prostą historię z jakimś tam plot twistem na koniec, ale to są wciąż historie. Ile tam jest w tym człowieka, no trudno jest to określić, ile tam jest takiego problemu ludzkiego. Oprócz tego, że jest tam sensacja pewna. No ale... No i biografie. I poradniki. Dobra, i książki kucharskie. Tak, ale i w tym wszystkim się musisz odnaleźć, ty jako wrażliwy człowiek. Znaczy, muszę. Znaczy, chcę się odnaleźć. Świat jest jaki jest, my go nie zmienimy. No oczywiście, znaczy nie wiem, no... jest jaki jest, my go nie zmienimy, no też wydaje mi się, powinniśmy coś robić w tym zakresie, żeby ten świat jednak zmieniać. I tu nie mówię o zakresie szerokim i jakimś ogromnym, tylko mówię o nawet takim minimalnym zakresie typu właśnie to chociażby taka nasza rozmowa, czy rozmowy, które przeprowadzamy w mniejszych gronach, żeby siebie jednak zachęcać do pewnego wysiłku intelektualnego w życiu, poza tym, że
Poza tym, że wykonujemy swoją pracę i chcemy cały czas odpoczywać. I też proszę mnie źle nie zrozumieć, ja nie jestem z tych, którzy uważają, że każdy powinien czytać Ibsena, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tylko mówię o tym, że zapominamy o tym podstawowym wysiłku intelektualnym, tym wysiłku, który stworzył 2000 lat europejskiej kultury. O tym trochę zapominamy i z tego nie korzystamy. Więc ja zawsze zachęcam do tego i nie mówię, żeby to trzeba robić codziennie, ale żeby jednak spróbować dotykać tego typu spraw, bo one mogą dać człowiekowi dużo więcej na szerszą metę niż proste oglądanie tasiemca czy innego rodzaju taka łatwo dostępna rozrywka. I tutaj mamy właśnie młodzież, która no absolutnie próbuje robić coś innego, tak? Stara się wyłamać spod tego takiego schematu, o którym ty mówisz. No tak, próbujemy się jakby na tych teatralnych zajęciach jakby odnajdywać siebie, odnajdywać coś z kultury może i no. To grupa teatralna jest takim kołem ratunkowym. Tak, tak myślę. Pytanie, czy będziecie to koło trzymać dalej, czy... No, będziemy się starać trzymać. I to jest szansa, żeby zadać pytanie naszemu bohaterowi. Chciałam spytać, na co najlepiej zwrócić uwagę i co ćwiczyć przed castingami do szkoły aktorskiej? Pierwsze to casting jest złym sformułowaniem. Egzamin jednak preferował takie nazewnictwo. Co przygotować, jak trenować? Na co najlepiej zwrócić uwagę i co ćwiczyć? Co ćwiczyć? Sądzę, też z tego jak gdzieś te egzaminy obserwowałem, sądzę, że najważniejsze to jest myśl przede wszystkim, czyli to, co jest w tekście zapisane, czyli to, co autor za twoją pomocą może powiedzieć tej drugiej stronie. To jest podstawa, czyli co ja chcę powiedzieć, co ja chcę załatwić, co ja chcę od drugiego człowieka, co tam jest napisane. To jest podstawa. Jak to będziesz miała, to będziesz mogła zagrać na śmieszno, na smutno, tańcząc, stojąc na głowie czy na jednej ręce. Ale najważniejsze jest, co ty chcesz powiedzieć, co ty chcesz załatwić, co ty chcesz od drugiego człowieka. Bo wtedy to jest komunikacja. Te wszystkie teksty, ten zawód jest na komunikacji oparty. Jeżeli będziesz się komunikować i będziesz wiedziała, co chcesz powiedzieć, co chcesz załatwić, czego chcesz od drugiego człowieka, to już potem tylko i wyłącznie twoja w tym gestia, jak to zrobisz. Ale to co jest najważniejsze? Ciekawy jest również fakt, że wygrałeś konkurs szkoły filmowej w kategorii kultury słowa. Jak się z tym czujesz? Czy to coś zmieniło w twoim działaniu aktorskim, teatralnym? Jestem teraz mniej kulturalny. Przede wszystkim. To są nagrody. No, to są tylko nagrody. To one niczego tak naprawdę niczego nie dają poza jakimś chwilowym blichtrem, tym, że się dostanie jakąś rameczkę z napisem ze swoim nazwiskiem i co to jest za tytuł. Przy okazji może jakieś tam kilka złotych. No i potem co z tym zrobisz? No za pół roku już nikt o tej nagrodzie nie będzie pamiętał. No to jest tylko nagroda. No to jest 5 osób stwierdziło, że coś ci się należy. Jasne, fajnie, przyjmuję, dziękuję. No ale to nie ma większego znaczenia w jakimkolwiek jakby potem dalszym funkcjonowaniu. Nagrody nie są wyznacznikiem. One owszem mogą pomóc i wiem, że wiele osób będzie zwracało na to uwagę. To jaki masz dyplom, to który konkurs wygrałaś i tak dalej, ale w takim ogólnym rozrachunku za lat 20-30 ja podejrzewam, że nie będę pamiętał, że taką nagrodę dostałem. I to, no ale tak te nagrody funkcjonują, no, czy też nie ma coś zwracać uwagi na te nagrody i też walczyć o te nagrody, bo to też nie jest sensem wykonywania tego zawodu. Czy w ogóle bytności na scenie, czy bytności w ogóle w teatrze, nagrody, no to jest jakiś dodatek. No to jest, ktoś ci postawi kolację, coś, nie wiem, coś chwilowego i miłego. No ale potem trzeba wrócić i znowu robić swoje.
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad zajmowaniem się aktorstwem za granicą, czy na razie jednak skupiasz się na Polsce bardziej? Ja bardzo lubię język polski. Naprawdę, bardzo lubię się nim posługiwać, bardzo lubię go słuchać i bardzo lubię autorów, którzy piszą w języku polskim. Co więcej, mam nawet całkiem sporo niezłych tłumaczy w tym kraju. Więc wydaje mi się, że za granicę szybko nie wyjadę. Bo to jest też tak, posługiwanie się tym językiem jest dość kluczowe. I rozumienie języka, i rozumienie pojęć w tym języku, rozumienie akcentów w tym języku. Wyjazd za granicę wymaga ogromnego wysiłku, przede wszystkim lingwistycznego. I to też musi mieć jakiś swój cel. No są osoby, które są z nadania, czy też z natury dwujęzyczne, czy trójjęzyczne. No ja do takich osób nie należę. A dwa, wydaje mi się, że jednak jest jeszcze sporo pracy do wykonania w Polsce i jest jednak przestrzeń na to, żeby tym językiem się posługiwać i jeszcze o ten język dbać. Dlatego odpowiadając na twoje pytanie, póki co nie planuję wyjeżdżać z kraju, by posługiwać się innym językiem. Po prostu ich nie umiem i też nie będę tutaj zgrywał jakiegoś poliglotę. I tak nawet w języku angielskim, którym jako tako się posługuje, to też jest... Zobaczcie sobie zwiastun filmu, w którym gra Tomasz Kot, ma zagrać. Czy to brzmi dobrze według was? Myślę, że to odpowie na twoje pytanie. Ja nie powiem, czy tak, czy nie. Czy według was to brzmi dobrze? Czy wierzycie mu, jak to mówi? Zatem zostajesz w kraju nad Wisłą. Mm-hmm. Jesteś wolnym strzelcem. Powiedziałbym, że no tak, jestem wolny. Póki co jest, w takim znaczeniu zawodowym, tak? Tak, że nie jestem związany z żadną instytucją teatralną etatowo. Tak, pod tym względem jestem wolnym strzelcem. Tak? Próbujesz sił w castingach? Próbujesz w tym wyścigu? Ja nie bardzo jestem związany z tym właśnie światem agencji, seriali filmów. Nie odnajduję się w tego typu pracy i też nie czerpię z tego takiej przyjemności, którą... Czyli nie zobaczymy ciebie w reklamie? O, w tym to na pewno nie. No chyba, że za 20 lat, czy tam 30, czy 40 zwariuję, ale póki co nie. Na początku naszej rozmowy mówiłeś o tym, że to był taniec. Tak. Potem pojawił się dramat, scena. Co się stało, że taniec już nie? Przede wszystkim musiałem podjąć taką decyzję, znaczy którym środkiem wyrazu będę chciał się posługiwać. Jednak taniec jest dość okrojonym środkiem wyrazu. Oczywiście można nim też wiele rzeczy opowiedzieć i opowiadać nim wiele rzeczy. Ale brakowałoby mi, wtedy już czułem, że będzie mi brakowało właśnie słowa. Będzie mi brakowało literatury, będzie mi brakowało takiej rzeczywistej rozmowy i będzie mi brakowało takiego naturalizmu ludzkiego, tego czego nie ma w teatrze tańca, bo tam wszystko jest ubrane siłą rzeczy. To jest zupełnie inny język, więc wszystko jest ubrane w zupełnie inną konwencję. A jednak ta konwencja rozmowy, którą można przeprowadzać na scenie, w zależności od tego, czy to jest komedia, dramat, tragedia, czy to jest farsa, operetka, to jednak jest w tym dużo więcej takiego naturalnego człowieka. Dużo łatwiej się w tym przeglądać i dużo ciekawiej jest tego typu postacie tworzyć. Stąd też reżyseria. Tak, znaczy to reżyseria jest jeszcze innym tematem, bo ta reżyseria też mi gdzieś chodziła po głowie, myślałem o niej, właśnie próbowałem te rzeczy gdzieś w tę stronę pójść. Póki co zatrzymało się na tym Pałacu Lodowym zrealizowanym w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, a wynika to z tego przede wszystkim,
że ja w tym momencie naprawdę nie wiem, jestem w kompletnej kropce, jaki teatr powinno się robić i o czym się powinno rzeczywiście opowiadać. Jestem w totalnej kropce i to wynika z wielu przyczyn, to wynika przede wszystkim z takiej przyczyny, no, jednak społecznej. O czym należy teraz opowiadać? Czy jaki teatr w tym momencie by może oddziaływać na człowieka w tym świecie właśnie pełnym historii, w tym świecie rządnym rozrywki, w tym świecie, który z jednej strony od polityki stroni, a z drugiej strony bez polityki żyć nie może. Naprawdę trudno jest mi znać, bo to jest bardzo cienka granica. Z jednej strony można wystawić taki tekst jak typu Palacz zwłok Ladisława Fuchsa, gdzie jest to nazwane po imieniu wszystko. Można Kazantzakisa Chrystusa Ukrzyżowanego po raz wtóry. Też można. No, właśnie to są takie teksty, które chodzą mi po głowie, ale to jest bardzo ciężka granica, bo ona dyskutuje z rzeczami, o których my wiemy, którymi jesteśmy zmęczonymi, a które jednak wciąż nas zajmują. Dlatego jestem w takiej kropce w tym momencie, jeżeli chodzi o taką nawet własną wewnętrzną twórczość. I ten metafizyczny niepokój, o którym mówiłem wcześniej, to właśnie opiera się głównie na tym. Opiera się na tym, że nie bardzo wiadomo, jak dobierać teraz słowa, bo wszystko zamyka się na takiej warstwie pojęciowej. My lubimy używać teraz takich pojęć wygórowanych, właśnie typu sukces na przykład. Czym jest ten sukces? Ja do dziś nie wiem, czym jest sukces. To też ciekawe, tak miałem myśl nawet wczoraj, że w starożytności to autorytetom zadawano pytanie, jak osiągnąć szczęście. W średniowieczu, jak osiągnąć zbawienie, a teraz się autorytetom zadaje pytanie, jak osiągnąć sukces. I wtedy nikt nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Podejrzewam, że w tym czasie też nikt na to pytanie nigdy nie odpowie. Więc naprawdę nie wiem, w którą stronę jakby poprowadzić dialog, który mógłbym zaproponować. Ale jeżeli ktoś by chciał iść tą drogą, którą ty idziesz i zobaczyć, jak zadajesz sobie te pytania, to co ma zrobić? Gdzie się udać? Gdzie cię zobaczy? To ja zapraszam wtedy do prywatnej rozmowy, to najlepiej. Ale jeżeli chodzi o tego typu, no to są teraz moje, mówię teraz też, one są spowodowane, bo to też jest, też trzeba na to zwrócić uwagę, że my żyjemy w takim okresie trochę, że każdy sobie takie pytanie o egzystencję zadaje, no, przez tą pandemię. Wydaje mi się, wiele środowisk zostało dotkniętych taką niepewnością, tym po co to wszystko, jak to wszystko ogarnąć. Znaczy coś się ludziom zwaliło teraz na głowy, ludzie próbowali z tym walczyć, różnie reagują na wszystkie sposoby. Ja nie sądziłem, że w XXI wieku doczekam się ludzi, którzy będą twierdzili, że Ziemia jest płaska, ale to też wydaje mi się jest reakcja na to wszystko. Ja reaguję tak, że naprawdę po tym okresie stagnacji, po tym okresie, kiedy nie było teatru, kiedy nie było ludzi, kiedy wiele osób jakby zostało dotkniętych materialnymi i finansowymi szkodami, o czym robić teatr? O czym, jaki dialog zaproponować? I tu czuję się trochę w tym kontekście za krótki w gaciach. Bo mnie ani ta pandemia jakoś szczególnie nie dotknęła. Mówię w takim sensie, no dotknęła pod względem tego, że gdzieś musieliśmy z zespołem wykonywać tę półtoraroczną pracę, którą równie dobrze można było wykonać w ciągu tam 3 czy 4 miesięcy. A z drugiej strony też nie mam wyobrażenia na temat tego, jak takiego bezpośredniego. Jak ludzie mogliby teraz na tę sztukę reagować. Wydaje mi się, że teraz się wyczuwamy właśnie w tej końcówce tego sezonu i na tym początku następnego sezonu. Będziemy się wyczuwać właśnie z widzami, jaka jest teraz tendencja widzów. Czego widz oczekuje. Czy widz właśnie będzie oczekiwał przeniesienia tego, co ogląda w telewizji na przykład, czy co jest grane w telewizji, czy na Netflixie. Czy będzie oczekiwał właśnie czegoś więcej? Czy będzie oczekiwał
Bo to jest doskonały moment, żeby zmienić postrzeganie wielu spraw. Może tak, znaczy, może tak być, rzeczywiście może tak być, że ten moment, znaczy jeżeli on już miał, jeżeli miał coś zmienić, to wydaje mi się, że już zmienił, bo i też to trzeba jakby znaleźć i odszukać, bo jeżeli teraz rzeczywiście wszystko wróci do normy, to będziemy mieli poczucie, że nic się nie zmieniło. Jeżeli nie wyczujemy tego momentu i nie wyczujemy tej przestrzeni, w której coś jakby mogło zostać zmodyfikowane. Ale ja życzę tobie, Pawle, żeby ten twój niepokój cały czas ci towarzyszył, bo on pozwala ci żyć. No. Naszym gościem był Paweł Głowaty, aktor pochodzący z Żor. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję grupie teatralnej Artbus. Dzięki, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.